teraz szybko tą fotkę. Kto tam ma ochotę? Kasia, chodź na fotkę! Ale na jakie schodki ona chciała iść? Kasia, stawać tutaj i robimy fotę. Gdzie? Tu, bo ja na gdzie robimy fotkę? No, gdzie robimy? Tu stawajcie, bo to szkoda czasu. Kto ma aparat, to dajcie aparat. Ale idziemy tam do fotki! No tam są wejście. Tak, no, wejście jest od razu głęboko. Tutaj już tam są, a jest tam na tyle jeszcze. Tak. Dobra. No to nie wyjście podejrzało. Jacula, poczekasz na mnie? Czy nie? Czy się spieszysz? Czemu? Zobaczymy, to mnie długo mi dojdzie przebieranie. Dobra, to idźcie tam. Kto chce kamerę? Ej, szybko fotkę róbcie, ja wchodzę do wody tutaj, po prostu nie mam czasu. To płyniesz na drugi. Dobra. Kto chce kamerę? Ja idę tu do wody, zaraz tam przyjdę. Dobra, chcecie kamerkę tam się ponagrywać? Wchodzę tutaj, bo nie mam czasu. Przepraszam, przepraszam. Autobusem, ale kolega mieszka koło mnie i samochodem mnie weźmie, a, więc no fajnie, no, nie idę tam, bo butów nie mam, kurde, w takie stanie. Pierwszy raz coś tak zdziwiłem, że taki od razu mówi rozgrzany, już jestem, no nie? Ja się nie rozgrzewam. No to jak na rowerze jedzisz, to proszę. No ale nawet jak nie jadę, to nie mam tej tendencji, już mam inne podejście. I obiad jem na przykład przed morsowaniem, bo się okazuje, ci pływacy czescy, to oni... No, oni po prostu jedzą przed tym, a ja zawsze na pusty żołądek, żeby tam, wiesz, bo człowiek biegał, a teraz już nie biegał. Tu jest gita, nie tam pierdolenie się takie. No, ja nie wiem dlaczego tam. O! Jest wszystko. No to na razie. 100%. Jezu, zaraz wejdę. Dawaj, Robert, chodzi dzisiaj męsko. Męskie towarzystwo, chociaż nie obrażaj, bo tutaj jest koleżanka. No ja wiem, ale koleżanka to się... Ja już zaraz wychodzę, nie będę mu przeszkadzać. Nie przeszkadza. Tak, ja siedzę na ławce, zamiast w wodzie siedzieć. Oj, piją, polewają sobie. Widać moje rogi? Rogi. To widzisz, kurwa, jest przeznaczone dla mnie te rogi. Są. Nawet takich mieszków to mi je dają. Ja myślałem na przykład kiedyś o kupnie maski takiej, ale... No co, przecież widziałeś, jak marzenami pomalowała, nie? No mega. To mi pasowało. Bo jestem diabłem. Ale, ale ja właśnie jako chrześcijanin to bym się tak... Na to, nie? No. Nie, to szminko. Szminko? To robi mi taką farbą do twarzy, a później szminko. No ale wiesz, ona umie efekt, i ona chce i tak dalej, nie? Ja tam kiedyś... Lepszy efekt. Bierzemy czas? Czy tak na oko? Właściwie. Już nie same. Ręce pod wodę, Mariusz. Zaraz dam ręce. No. Po 5 minutach. Nie mogę za długo być, bo Jacek już się wykąpał, a nim chce wrócić do domu. Kto? Jacek. A. Mój sąsiad, wiesz. Znaczy, no, nie znałem parę go. Teraz właśnie jest osób. W sobotę jadę z koleżanką. Wiesz, kiedyś strzegłem mieć córkę albo koleżankę, nie wiem. Chcę spróbować, on mówi, ale ty spakuj sobie torbę też. Może ci najdzie, że będziesz chciała wejść, nie? Mm-hmm. No tak, nie wejdzie. Ona nie, ale jeszcze do soboty też. No i jeszcze drugie foto tu najwięcej, to co? Na tej kładce. No to on. Na kładkę, ja ci zrobię. Wiesz to ten. Wiesz, co sobie wejdzie. Będzie krótki film, może nie jakiś tam rewelacyjny, ale jeszcze na stronę. Rapisz, rzeczy, 7 kilo. A widać, powiem ci, u ciebie to widać szybciutko. Tak zdrowo. Czekaj. Mamy zimę. Jest. Niby zima.
pojawia się i znika, pojawia i znika. Najgorsze jest to, że ja... na miesiąc? Do 20 marca. Co chciałem powiedzieć, Marzenka chyba nie zadowolona, co jak tak wyjeżdżasz na długo? Niby tak, niby nie. Jak ona z tym dzieciaczkiem? Daje radę? No, macie wsparcie rodziców? Nie jest sama, nie? Tutaj do dziadków przecież swoich rodziców, nie? Też czytałem szwagierkę moją, swoją siostrę. Może jej to ktoś pomoże, jakby coś. Auto jej zostawiam, czy wiesz, też z mobili na to. Potem do niej jeszcze dziecko powiedzieć. Baby prawie. No. Jedna przez drugą się przekrzykuje. Takie dziewczyny, które lubią sobie stroje jakieś tam pierdolone. Maska urosła. Kto urósł? Samara. Jaka Samara? Wszystko poszło w dół. Tutaj. To strasznie. Obijałeś się, nie chodziłeś na treningi? No nie chodziłem na treningi, przestałem przecież biegać. Jojo. Dobrze, nie wróciło wszystko. Tylko 7 kilo. No. Nie zareagowałem, bo już poczułem, że jest bardzo źle. Fajnie było przecież ostatnio, co już łaziłem po lodzie. Nie był za mocny ten lód, bo jak tu puknąłem, to poszła taka taki strzał poszedł w tamtą stronę, że musiałem uciekać z telefonem z kieszeni, wyjąłem pilota, bo mówię, wpadę, to utopię to jeszcze. Jeszcze minutę i reset. Nie będę siedział dłużej. Nie chcę Jacka przytrzymać. On ma chyba trójka albo na minusie jest dzisiaj. Pół. Teraz? No jak jechałem, to minus jeden. Minus pół. Włączcie latarki, włączamy fujarki. Ja patrzę. Morsi! Dobra. Morsi, potrzymaj kamerkę na mnie i ten. No. Robimy tak samo. Ja też zrobię reset. Coś wchodzi? Reset, żeby cię nie mrozić już. Robert robisz? Nie, ale nie jestem gotowy. Dobra, jest pana. No, kamienie są przejebane na wózku. Jednak bez butów, bez butów. Ale to można na plaży bez butów, a nie kurwa. Ojejku, ręka mi się przykleiła do tego, do metalu.